wieczór Państwu, witam na pierwszym spotkaniu dotyczącym rajdu Arado 2017. Tradycyjnie w majówkę największe wydarzenie o profilu edukacyjno-historycznym, rekonstrukcyjnym odbywać się będzie na Dolnym Śląsku, tradycyjnie w kilku miastach i miejscowościach regionu. Zaczynamy, tak jak to mamy w zwyczaju, od Kamiennej Góry, od dnia 29 kwietnia. Cały dzień jesteśmy na terenie Kamiennej Góry. Oczywiście inscenizacja historyczna nad Zalewem w Kamiennej Górze, miasteczko historyczne, ognisko integracyjne wieczorem, na które już teraz zapraszamy wszystkich, również mieszkańców i gości miasta. 30 kwietnia przenosimy się do Lubawki. Po dobrych doświadczeniach ubiegłego roku tym razem będziemy pokazywali coś troszeczkę innego. Nowa lokalizacja inscenizacji nad Czarnuszką, nad Bobrem, w miejscu, które nam na tę chwilę bardzo działa na wyobraźni. Jeszcze nie chcemy zdradzać szczegółów, co będzie tam pokazywane, ale na pewno będzie się działo. Zostajemy również do 1 maja w Lubawce. Tam również chcemy zintegrować się ze społecznością lokalną. 1 maja Bolków. Po Bolkowie wyjeżdżamy do Karpacza, również jedno z ciekawszych przedsięwzięć już od kilku lat rajdu Arado, czyli Aleja Snajperów na Deptaku w Karpaczu. 2 maja jesteśmy w Kowarach, też dłużej niż do tej pory. Miasteczko historyczne plus inscenizacja batalistyczna. Przejeżdżamy do Jeleniej Góry, wieczorny pokaz na Deptaku w Jeleniej Górze. I 3 maja na wzgórzu Kościuszki nad podziemiami Time Gates kończymy rajd Arado 2017. Najdłuższy w całej 6-letniej historii naszej imprezy. Tematem wiodącym naszego przedsięwzięcia jest Czas Bohaterów. Wybraliśmy go nieprzypadkowo. Przypominamy o żołnierzach Wojska Polskiego, o żołnierzach dokładnie 1 Korpusu Pancernego 2 Armii Wojska Polskiego, który wycofywał się z terenów Czechosłowacji, powracał do ojczyzny właśnie przez tereny Dolnego Śląska. Przypominamy o żołnierzach, o których dzisiaj troszkę się nie pamięta. Chcemy przywołać konkretne biografie związane nie tylko, tak jakby się wydawało, z Armią Komunistyczną, jak to się dzisiaj nazywa, ale także z podziemiem niepodległościowym, bo w 2 Armii Wojska Polskiego bardzo dużo żołnierzy pochodziło właśnie z szeregów podziemia niepodległościowego. Zresztą wielu tych żołnierzy, o których będziemy mówić, stanowiło później zalążek polskich społeczności, miejscowości, przez które będziemy przejeżdżać. Także jest to mocny element patriotyczny. Zresztą 2 maja mamy przygotowaną niespodziankę dla najmłodszych z okazji Święta Flagi. Także zapraszamy rodzinnie, tak jak i na wszystkie inne pokazy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 11 pojazdów historycznych, transporter opancerzony M16 Half-Track amerykański, ale używany także w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Oczywiście nie zabraknie samolotu, widowiskowej pirotechniki, broni hukowej, którą zapewnią nam nasi partnerzy STG-44 i Espiro ze Szczecina, którzy też na trwałe wpisują się w rajd Arado już od wielu lat. No i Arado, Fabryka Historii, jako główny organizator, koordynator. Wszystko zaczęło się tutaj na podziemiach w Kamiennej Górze, no i stąd też będziemy startowali. Projekt Time Gates to nowy projekt, który jest projektem historyczno-turystycznym, edukacyjnym, ale także rozrywkowym, który już niebawem ruszy na terenie Jeleniej Góry. Będzie to nowa atrakcja, na pewno przyciągająca uwagę. Ja też w tej chwili nie jestem upoważniony do tego, żeby więcej na ten temat mówić. Natomiast Wrota Czasu, nie bez powodu, chcemy wpleść w rajd Arado po raz pierwszy element związany z nie do końca historycznymi wydarzeniami, ale także z pewnym elementem związanym z gier komputerowych i tak zwanego historical fiction za sprawą zespołu Anima Paranormal z Jeleniej Góry, który dołącza do nas z umundurowaniem, co ciekawe, całkowicie współczesne, nawet bardzo nowoczesnym. Co więcej, to się okaże. Oczywiście Zamek Czocha w pierwszy weekend długiej majówki naszej, nocne zwiedzanie. Tradycyjnie też część grupy będzie tam obecna, więc szukajcie nas Państwo po całym Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że trochę wracacie do korzeni, do pierwszego rajdu. Tak, wracamy do korzeni. Przede wszystkim zmniejszamy liczbę uczestników rajdu i kumulujemy ich wszystkich na pojazdach historycznych. Rajd ma już taką renomę w Polsce, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli wszystkich zaprosić, którzy chcą przyjechać, nie starczyłoby nam ani miejsc kwaterunkowych, ani parku maszynowego. Wracamy do tego, co jest clou rajdu Arado i co wyróżnia tą imprezę na tle wszystkich imprez, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Czyli wszyscy uczestnicy, łącznie z organizatorami, przemieszczają się na historycznych pojazdach wojskowych. Przy okazji chwalimy walory tego regionu, walory turystyczne. Pamiętajmy o tym, że będziemy mieli gości z najodległejszych zakątków Polski. Będą koledzy z Rzeszowa, z Koszalina, ze Szczecina, z Gdańska. Chcemy im pokazać, że Dolny Śląsk, tak jak mówi hasło, jest cały czas do odkrycia. Chcemy pochwalić się tym, co tutaj jest najpiękniejsze i najciekawsze historycznie.